Cześć, witajcie z tej strony Mangetsu, Bigetsu, nawet można powiedzieć, tak, ktoś zasugerował i Ladybug Ryfek też zasugerował. No nie, no ja akurat nie jestem, ale jestem pszczołą, nawet można powiedzieć, że albo jestem po prostu Getsu, Bigetsu, bądź Getsu, nie? Mangi jaki coming out, specjalnie zagrał w Grandet i się ubrał w pszczołę, żeby... Tak. Od razu to było zaplanowane w celu powiedzenia tego głośno. Słuchajcie, mieliśmy ostatnio problemy z Biedronkiem i nam wypisaliście taktyki, za co bardzo dziękujemy. Na pewno bym chciał nie użyć... Nie czytałem ich. Ja czytałem tak pół na pół, ale fajnie było użyć na przykład tego meszka z lodem, ktoś zasugerował, i oczywiście z mięsną brukselką, także ja tutaj zrobię co nieco tego i zobaczymy, jak to pójdzie. Do tego możemy wziąć, no, zielona moc, to też nie wiem, czy na tym się opłaca, ale możemy nie porobić dwie. I co tu jeszcze mamy? Może weźmiemy sobie przeciwgazowe jeszcze recepturki z grzybiczyni. No nie wiem, czy tam jest, tam nie ma gazu, no stary. Nie ma? Fali bum bum, eksplozją. A eksplozja też nie biła przy okazji z gazu? Biłeś się ostatnio jak? Miałeś maskę? Bo ja miałem na sobie maskę i może dlatego też tak obrywałem, nie? No ja miałem maskę. No ja też, no to może zróbmy sobie gastrobreję zwykłą, nie napakowaną. A tu jest, aha, i tak mamy breję z czerwia. No to zrobię jedną napakowaną i dobra. I Rywku, oddaję ci tutaj pałeczkę. Weź sobie porów też to smoothie i zobaczymy, jak to pójdzie. Ja muszę sobie jeszcze dobrze poustawiać. No. Czyli mówisz meszek z lodem, max HP. A, tak, nie mamy tak, kamyków. Tak. Aha, no ja tam kamyki zbierałem akurat przed nagraniem. No to, a mam przy sobie trzy. No to weź tam, zrzuć. No wrzucę. Ktoś zasugerował, żebym właśnie kuszą nie spamował, bo w ogóle jest ograniczenie damage'a. O tym nie wiedziałem, że jest taki debuff ograniczający to spamowanie z karabinu. Gastor Breya mówisz, tak? Jest, jedną sobie zrób tam. Wiesz, z czego to jest? Nie wiem, jakiś Belmondo? Nie. Pierwsze skojarzenie. No nie, no nie mów, że odłożyłeś rurkę skrzelową i teraz mi będzie odkładało i kamyczkowy sztylet! Usuwaj te przedmioty, jakich nie używasz, a nie, no przecież to jest... O Boże, i teraz muszę szukać, nie wiem, gdzie to jest. Mi cały sok odłożyło, bo żeś tu odłożył. Tak samo. Usuwam ci te przedmioty. To jest dźwięk wbijania levela na serwerze Call of Duty w CS1.6. W CS-ie Call of Duty, co? No mod, Call of Duty mod. Aha, nie grałem niestety. No dobra, ja jestem gotowy. Chyba, że jeszcze strzały sobie lepsze zrobię. Ej, to jest dobry pomysł. Strzały właśnie pod biedrę specjalnie. Pierzasta jest. Fantazyjna strzała. Oszołomienie, wrażenia większe, słono. Biedronka nie lubi łaskotek? Że pierzasta jest na nią dobra? To by było fajne, dobry punkt, ale wątpię. I ją łaskotasz i się przewraca na plecy i ją możesz potem po stópkach. O Boże. Prędkość ruchu, mogę ograniczać. Nie, to nie ma tu jakichś buffów, debuffów specjalnych, na których by nam zależało, powiem ci. Po prostu trochę mniejsze obrażenia, ale tam. Dobra, no to ja mogę iść w sumie. A masz materiały, żeby zrobić wiatę? Nie, ale zobacz, co jest tutaj. Co ja chcę zrobić? O mój Boże, nie. Ty jesteś niepoważny. Pomyślałem, po co sobie zaśmiecać eku? Jak Jezu, można? Jak szybko biegasz z tym maratończykiem, ja w ogóle cię dogonić nie mogę. No to widzisz. Muszę kolejny ten, złoty ząb wziąć. A to i... ciężka zbroja cię też nie ogranicza ruchowo? Nie wiem. Ty, zniknął ci już ten, ta nie. Wiata. U mnie zniknęła, u mnie nie prowadzisz. U mnie prowadzę dalej. Pijany kierowca, u mnie prowadzę. Nie, to u mnie nie prowadzisz. Idę. Idź. Będę, w życiu cię nie dogonię. Byczku, jeszcze roztocza mnie gonią. Na spokojnie. Aha! Gryzą mnie, roztocza. Wow! Ja robię... Wow, nie, maska gazowa. Pilnuj maski. Tak dla pewności. Jeszcze jakbyś odłożył maskę i bym nie miał maski, bo bym ją odłożył do tego, to już bym cię za ucha trupił. No, co mam ci powiedzieć, no ja robiłem co mogłem. Ja się bardzo starałem. Chciałem grać dobrze. Zawsze się znajdzie powód, żeby kogoś po prostu zjechać z... Tak. Ja zobaczę, czy pod ziemią jestem w stanie przed tym budynkiem postawić tę wiatę, bo on na przykład... Brak praw do gruntu, co jest? Muszę do urzędu jechać? Brak praw do gruntu? No bez kitu, no, nie wykupiłeś. Zbyt stromo, nieprawidłowa powierzchnia, ale brak praw do gruntu? Na pewno na górze da się postawić. No to git.
Więc byśmy i tak mieli blisko. Tylko chodź tu ze mną, ustawisz tego spawna od razu, wiesz? No nie. Dobra. Ustawką. Pójdę się bić, wrócę z bazy i... No mam nadzieję, że nie. No, Rejkow jest. Chcesz tu się z nim bić, chcesz tu się połowę z nim wiaty nam rozwalił. No to reparaturka. Ty nie kłamałeś. Może są w ogóle reparaturki, to jest takie coś jak do auta na przykład masz. No bo tam będę robił. O, nie mogę podnieść chyba plecaka. O, dobra, no nie ma miejsca. Na nadkola z tyłu, nie? Reparaturki będę wspawał. I jeden z moich widzów, z którym się spotkałem w Warszawie, mu się powaliło i całe życie, zamiast mówić reperaturki, mówił repertuarki. Repertuar. O, repertuar. Więc pogłębiasz w repertuar. A mam miejsce na itemy? Nie mam. Pewnie nie masz. Nie mam. Chamie. Dobra, ty, ja zakładam tą. Swoją maskę biedronkową. No właśnie, nie wiem, czy te gastrobreje próbować. Jak się zastanawiam odpalam teraz. Wszystkie poty. To bym sobie dodał. Max zdrowie. No i zobaczymy, bo to chyba tak się tego używa. Okej, okay. A mam za mało miejsca. Łeb jakiś muszę wywalić, dobra. Wyleciał ze mnie. I am ready. Jestem chyba też ready. Ona chyba na maczugę bardziej. Mówili, że to są neutralne obrażenia. Aha, okej. Okay. A dobra, nie robić tak. I spróbuję to niszczyć. A nie mogę tego niszczyć. A po co to niszczyć, jak to samo eksploduje, no, człowieku? Żeby nie eksplodowało właśnie. Ole mi palnęła. Dobra, larwę. We mnie będzie celować chyba. Biorę fokus na siebie. Ja się z larwą biję. O Jezu, tu z tyłu coś mnie wysadziło. To się leczy jak coś. Ty mi... Nie zap... No. Zapominaj. Już 3 zbiliśmy te. Dobrze idzie. Oj, ja to tak... Ogłuszenie dostałem bardzo nawet. Przeciętnie. Ja się z larwą biję. Dobra, zabiłem larwę. Uciekam. Eksplozja. O kurde, nie mam sprintu akurat. Dobra, luz. Dobra. Rozwalam te roztocza, czy nie? Możesz nie rozwalaj w sumie. Ja patrzę tak, gdzie to wybucha, bo tak powiem ci, ciężko czasami to dojrzeć, tu jest. Tak, jak się bijesz z nimi gdzieś z boku, to... Ona tak niekoniecznie tam strzela, gdzie powinna, gdzie patrzy. To jest trochę słabe. Nie! Nie! Lecz się. Leczę. Robię za rakietę. Ale dobrze, dobra, poniżej połowy już ma. Pytanie, czy ja coś biję w ogóle, nie? Dobra, ty kurczę, tak idzie. Nie ma jakiegoś wspaniałego damage'a, ale i tak wystarczający jak na odległość, bym powiedział. Dobra. To co jest, nie mam kondycji. I już ma naprawdę loa. Zablokowałem. Loa ma. No już ją dobijam. No i easy poszło. No i co Rywciu, nie na ten etap. I poszło, Fluflowe elegancko. Fluflowe tarmoszenie, mutacja, what the fuck? Chcesz wytarmosić kogoś? Uważaj, te grzyby też mogą wybuchać. Niespodzianek nie było. Sobie strzały pozbieram. No i tam mamy guzik na środku chyba. Zaraz go kliknę, tylko zbieram sobie tutaj co trzeba. I co Rywciu, jesteś zadowolony z walki? Fajnie poszło, może nie? Być. Ja całkiem zadowolony jestem. No i tak trzeba było od razu do tego, a nie mam miejsca w eku, widzisz. Ja właśnie też muszę sobie trochę ogarnąć sloty. A na co ci miejsce? Na strzały. Ale nie wyleciało chyba z niej nic specjalnego. Głowa biedronki, tak, żeby ma narośl. Myślę, część... że nie taki a, był to cel. Kulanki, to... ja mam część ze sobą nadal. Boże, nie zrzuciłem. Okay. O, nawet wyświetla giera, że tu coś jest, ale tam jest tych roztoczy. Też mam część kulanki. Super sala, jej, super duplikator. Je to tym toporem, bo powiem ci, że tym tą igłą komara to ja im nic nie robię. A to tym się toporem to na 3 strzały są. O, kozacko. O kurde, wiem się na teksturę, nie mogę się ruszać. No, toporkiem to one moment lecą. I to nie ulepszone. I tutaj jest, super salak z mgiełki. O, protokół wypalona ziemia. Ty z duplikatora, mam kolejny. Gdzie masz protokół wypalona ziemia? Nie widzę tego protokołu. Tu jest. Do posłuchania znowu. To wszyscy nadstawiamy teraz, moi drodzy widzowie, uszy i słuchamy. Każdy teraz... Rozpędzałem atak! Zauważyłem, że ty się lubisz klepać.
Żartujesz chyba. Wow! Mogę zgarnąć strzałem w sobie. A ja się zastanawiam, co to jest! Ja się biłem z tą! Ulu, żeś mnie wywalił! Nie wiem. Ja się biję z tą biedronką i mówię, coś mam na ręce! Co ona mi założyła? A to twoje strzały ja miałem na sobie! No widzisz, czyli musiałem cię bić, tak? No, i to nie raz. Teraz też mi uderzyło w łeb. O, coś tu jeszcze jest, co to za kulka? Odłamek kruchego marmuru jest jeszcze do zebrania. Jak zwykle nie ma miejsca na nic. Ja mam już jeden. A już wziąłem. Okej. To weź jeszcze jeden, mi się miejsce zwolni. Okej. Coś jeszcze tu jest? Widzisz jakieś teksty? Nie. Mobliny? Nie ma. A nie ma nigdzie pociągnięcia jeszcze wajchy albo czegoś takiego? Wow. Co wow? Szczekasz? Przez tekstury przechodzę. U mnie te drzwi są zamknięte, u ciebie też? Nie. Aha, u mnie są zamknięte i przez nie przechodzę. Tak teleportuję się, blokuję i idę dalej. No to dupa bym powiedział, dupa. Muszę czarne mrówki pozabijać, żeby naprawić swoją tarczę. Ja się zastanawiam, czy nie poniszczyć rzeczy w plecakach, bo powiem ci, będzie nam się cały czas komunikat wyświetlał o tym plecaku. Ping, i będzie to denerwowało trochę. Ty, ja tu nie mam plecaka. No to teraz zniknął dopiero u mnie. To w sumie mamy całe już to laboratorium zrobione. W sensie nie spodziewałem się, że tyle zrobiliśmy ostatnio i nie spodziewałem się, że dzisiaj od razu tak przyjdziemy na walkę. Au! Au! Na walkę i tyle. O. Co? Patrzymy tu dalej jeszcze co jest? Tutaj jak stoisz? Może mleczek to będzie. To słychać... Science! A myślałem, że szum morza słyszysz jak z muszli. Jest za ścianą. No, widzę. I tu będzie. Czyli... O! Tajemniczy myśli sprzęt. Z czego to było? Z tego chyba Disney coś tam... Myszki Miki jak była w 3D już. Myszka Miki House, coś takiego. No, klub przyjaciół Myszki Miki. Klub przyjaciół Myszki Miki, a to nawet lubiłem. Tak jak nie lubiłem w ogóle nic prawie Disneya, to nawet lubiłem. Leciało o 6 zawsze, jak gdzieś tam jadłem sobie płatki z mlekiem albo mój młodszy brat oglądał, to też oglądałem. Ale nie powiedziałbym, że to jest jakaś bajka dzieciństwa czy coś. Nie, tak to już leciało, jak już byłem starszy, nie? Mgiełce coś mamy jeszcze do zrobienia? Nie. No mamy chyba... dom do zabrania do domu. Ale to jest inny dom, to jest inna wiata. Więc nie to musimy... Tutaj nie bierzesz. Nie musimy, no, mikser tu jest. Ej, może jakiś mikser dzisiaj zrobimy? Nie ten, bardziej bym chciał jakiś inny. Ale tak myślałem, że... Jak chcesz! A ty co chcesz? A tu jest science. A nie, no to jest mikser, dobra, nie. Ludzie też nam mówili, że mamy się bać piaskownicy, że piaskownica jest B i... Ojojoj. A nie na nasz poziom. No ja nie wiem szczerze, ja bym tam poszedł i tak, no bo... Pytanie właśnie, co dalej, nie? Mamy gdzieś super salak zdobyć i... Jakie było ostatnie laboratorium? Czarnych mrówek, to gdzie mogą być czarne mrówki? No to nie wiem w sumie. Ja też. Gdzie może być czarne mrówki, gdzie mogą być? Oh, science. O, ej, mam punkt, posterunek terenowy. No, tu prawie nic nie odkrywaliśmy. Batony. Na tony. Tylko mnie zabiją zaraz. Escapes Allegamate. Au! A powiedz mi, poczułeś faktycznie wzmocnienie z tych smoothie? Te max zdrowie i tak dalej, poczułeś różnicę? W tej walce? Nie. Nie? Nic? Nie, bo tu mnie raz trafiła i tyle, a resztę to ty mi zadajesz obrażeń. No nie, mów tak, no wcale nie. Nie rób mi przykrości. O, część strzela bombardiera znalazłem, w końcu sobie zrobię coś tam, co miałem zrobić. Ale nie, ja ci 10 chyba nazbierałem i zrobiłeś już te młotki. Aha, bo to na topór było. Tak, na topór. Coś mogłeś też naprawiać za pomocą strzela bombardiera, to faktycznie. Ale tak to... Chyba już bez ciśnienia z tym. Tutaj znowu. Możemy zrobić ten mikser, no jeden mikser pamiętam, że był pod tym żywopłotem. Ale drugi... to jest daleko i tak średnio. Mnie się wydaje, że ten drugi byłby lepszy. A gdzie tam... właśnie był ten drugi? Nie tam pamiętam. Gdzie te tarczówki były, ale tam nie było skażonego terenu. A był... wiem. No, możemy tam iść. Całkiem blisko, to może się prześpimy i będziemy mieli cutscenkę akurat, o kolejna biedra. I byśmy mieli fajną widoczność. Dobra, odkładam płetwy z wioślarka, ale do skrzynki, która się nie stakuje. A ja odkładam wszystko tam, gdzie... O, maratończyk 3x3 mam! Co robił teraz maratończyk? Teraz, dlatego tak zasuwasz. No biegasz szybciej pewnie. Bo mi się mylą te mutacje, wiesz? Jak ja nawet nie mam maratończyka ubranego. Regeneracja po wyczerpaniu. Idziemy spać? No. I ustaw sobie punkt odrodzenia. Dobry pomysł. Będę chciał i... A ty się zrespił bez maski gazowej, przy biedronce, miałbyś no. Jazdę, ty.
I tak to właśnie mija. Coś spadło z drzewa, czy mi się wydawało? Nie, cień to był. Nie było tej, nie było cutscenki. Po a super czemu miałaby być? A, bo najpierw trzeba oddać. No, jeszcze no, do tego musimy dobra, iść. To lecimy, no nie wiem. Mi się do burgera. Pomerdało mi się, że już nie wiem, że zebraliśmy. Ale coś najpierw będzie? Do burgera, czy do... Miksera. Czy do miksera, ja bym do miksera poszedł. Do miksera, najpierw. No, bo jest jasno póki co, to dobrze będzie. Tylko się jeszcze zjem. Kurde, ty kanibalu. No, kanibalu czy narcyzie? Też. Jeszcze są rosy. W ogóle cały mamy zbiornik ten na wodę, pełny. No w ogóle go nie używam. Ja go właśnie używałem i oddawałem wszystko, co miałem, jak matka dziecku. W sensie nie zabieram z niego, nie? To wyryki. Ja oddaję. Tak jak mocz w plenerze. Na stacji benzynowej. Tak. To do miksera? Nie potrzebujemy chyba jakiegoś specjalnego ekwipunku dodatkowego. A przy mikserze będzie słoń? Będzie demonologia od razu cała, wiesz? Dobre. Czaisz, odpalasz, a tu slasher gra. A nie, Ania, bo jest Come Little Children. A. Pit. Ej, właśnie tak propos kobiet jeszcze, dziewczynek bardziej. Myślałem nawet, żeby na jeden odcinek... Żeby... Brawo, Ania, dobra. No, żeby na jeden odcinek... Mówię, jak się połączył. Żeby na jeden odcinek sobie ten ubrać, dwie tarczówki tu są. Ojej, nie, ażeś tarczuby. Obudził. Kurde. Dobra, zakładam machę. Zakładam maskę, jak Oxon. Ole ją bije, Boże, ale ona jest słaba. No. Ale jest druga. I trzecia! Ile tego? No i git już, na wieki wieków amen będziemy. To może to miały być te, co do miksera miały przyjść. Nie, o, no i nie. Super, widzisz? Nie przyjdą już. O, ci śmierdzielu. Ale bardzo podoba mi się ten efekt mojej przylej zbroi, że raz na jakiś czas daje pyłek do... A gdzie ta trzecia? Tam gdzieś z tyłu, dupę walnę. A nie bije chyba. Mogę walnąć, w dupę będzie miała. A jest, śpi. Dobra, tam zostawmy ją. Niech se żyje jak chce. Ja tam nie oceniam. O, woda. Czy budujemy jeszcze jakieś obudowańsko, czy na żywioł na razie? Na żywioł, czy naprawisz się, odpali no, się. No, gorzej właśnie, wiesz, namęczyć się nabudować, a okaże się, że będzie easy. Ta, ale gówno. Ta. I gdzie jest? Gdzie widzisz? No, mrówki? Nie, mrówki, niemożliwe. Mrówki? Nie, tak? A co było na nich najlepsze? No. Nie dziubanie. Na oczy. Cokolwiek, przecież to słabe jest. To pierdniesz i to znika. No czemu on ucieka? A. Do mrówki podchodzisz i mówisz muka! I uciekają! O, tarczówki. Dobra, to zakładam maskę. No tu już albo trzeba. Nie bije nikt? Nie. Co ta? O, mrówka, co ona robi? Mrówka. Mrówki żołnierze idą. Dobrze. Ech, nie mam wytrzymałości. To w oczy pamiętaj. Jak dobrze wycelujesz, to szybko pójdzie. I co dalej? Ale to wolno idzie ten mikser. Roztocza, nie wierzę! Nasze ulubione. To był chyba pierwszy mikser, który powinniśmy odkryć. Też mi się tak wydaje. No może nawet tak na fali... Roztocza śmierdzące idą. Zależy co też z tego będzie, ale jeśli na fali po prostu rozpędzenia się możemy nawet dwa miksery zrobić dzisiaj. No raczej. No, może złoty zombie za to na przykład, albo coś takiego, taka nagroda nieobowiązkowa na przykład. No, ale nawet połowa się nie naładowała, strasznie długo. No, okropne. Rzeczywiście, to się opłaca czasem to zabudować, żeby po prostu, wiesz, ominiesz coś przez tyle czasu. Ominent. Ej, właśnie, ja wymyśliłem ostatnio żart. Tylko zapomniałem go powiedzieć. Słucham. Czekaj. Boże, to jak tak się zaczyna, to już jest dobrze. Co mają wspólnego kości z laboratorium? Co? Oba są w stawie. A to nawet nie jest śmieszne. No jest śmieszne, no bo kości mają staw i wiesz, staw w sensie, że... No, nie, że nie zginanie, woda, nie? No to fajne, no tu było laboratorium w stawie, no. Wtedy miałem to powiedzieć, ale mi się przypomniało teraz dopiero. Słychać ciszę. Jezu. Przerwaną słychać przez ciszę, o dokładnie. To słychać jest ciszę przerwaną tylko hałasem z tego miksera, który tutaj jest zaraz nam chyba jakieś ciasto wymieli czy nie. To jest prezentacja tego. Jak się to starzy wszyscy kupują.
Ten mikser taki. Ten Thermomix. Thermomix, ten Thermomix. Thermomixa. O Boże. Ej, uwaga, bo roztocze nam zaraz zabiją maszyny. Nie no, roztocza jakby zabiły to. Roztocza, dwutocza. Strasznie to długo trwa, kurde. No, ja myślałem, tutaj... że się moment na dół, a to jest 5 minut. Mam wrażenie, że też każdy mikser może się inaczej ładować, bo miałem wrażenie, że tamten poprzedni z krzyżakami jakoś szybciej szedł. Dobra, ja mam pomysł, musimy obudować koniecznie kolejny mikser. Jaka muzyka się załączyła. Ja chcę wskoczyć na mikser, jak się będzie kręcił. A może musimy on wybuchnie? Ej, co jak on wybuchnie na koniec, bo to jest no, energia. No to umrzesz! No ty, czy ty chcesz umierać? Tej grze się nie da umrzeć, człowieku, to jest gra komputerowa. Ja będę żył. Ta Sword Art Online się odpali. To PT umrze. Nie oglądałem. PT robi za rakietę, dawaj. Ty, a tu jest w ogóle osprzęt do mieszania masz. Uwaga, uwaga, robimy rywkowi misję na Marsa. Za 3, 2. Jeszcze nawet trochę, odleci w Marsa. 10! 9! Kurde. Chodź tu, na łeb ci skoczę, chodź tu. No, tutaj. Podsadzam się. To zaraz o, serio. Kurde, mrówki. No, ej, nawet duże mrówki. Ale i tak nie zbiją nam tego, nie ma szans. Tyle. Oj, może zbiją, ty. Nawet trochę tam zadały. I roztocza jeszcze. Uwaga, dobra, chodź, uwaga. Chodź, szybko. Szybko. Ogłaszam alarm dla miasta Warszawy. O! Czekajcie! Oj! No nie. O, wszedłem. 2000 surowej nauki. Pies strażniczy! Pies! Pies na baby! Chyba ty. Co to są za mutacje? Że tak powiem, to jest gorsze niż się spodziewałem. Myślałem, że nagroda będzie lepsza jakaś, wiesz? Czekaj, czekaj. Może ten pies na baby to jest dobra mutacja. A, pies na baby. Będziesz mógł chronić... babę 3 razy lepiej. Teraz Biedronka sama się przed tobą rozłoży. No nie wiem. Ach, te... Ja, ty masz takie żarty, takie wiesz, suchary, ja mam takie żarty wujka pijanego na weselu. Dobra, co tu mamy za mutacje? Ja muszę się odłożyć. W ogóle tak, truflowe tarmoszenie. Grzyb mgiełki przeniknął twoje małe ciało i wzmocnił twoje ataki wręcz. Ooo! Takie dostał. A pies strażniczy. Pilnowanie miejsc przed grupami złych stworzeń wzbudziło w tobie opiekuńcze instynkty, zadając większe obrażenia stworzeniom podczas wydarzeń obrony. No to wiesz co, to mutacja, którą zakładasz na raz i tyle, nie? Twoje no, ataki wręcz. Na... bycze płuca. Bycze płuca. Nie wiem, używałem nawet tych byczych płuc i nawet ciekawie to wychodziło. Tak samo się zastanawiałem nad tą wronią czapką, tylko nie ma czegoś takiego jak wroni set. Jest czapka strzelca i tyle. Nie, to w dupie to mnie, nie zakładaj. Nie miałbym set bonusu chyba wtedy, chociaż niektórzy mówili inaczej. To co, idziemy na ten mikser do żywopłotu? Wiesz co, na razie, bo i tak jest ciemno. Chodźmy do burgera może, co? W ciemności dobrze. Się tam będziemy klepać, cutscenkę sobie zobaczymy, super salę oddamy, przemieszamy to jakoś. Oddam itemki tylko. Zrób sobie porządek, bo ja też miałem tutaj masę. A ja dzisiaj miałem masę naleśnikową. Bo okay. Ja robiłem naleśniki. No i z pasztetem. No a z czym? A ty nie jesz na przykład, nie wiem, z mięsem, z dżemem, z czekoladą? Z dżemem jadam, z dżemem tak. No to czemu mówisz, z powidłami. Powidło. No bo 90% tych naleśników, jakie jem, są z pasztetem. Zawsze jak robię naleśniki, to jem naleśniki z pasztetem. Taki jeden ostatni to jest zazwyczaj na słodko. Z dżemem, z nutellą. Czaj. Taki serem jeden robię ostatni, bardzo taki to jest rzadko. Taki, no taki to... deserowy jakby w tym daniu. Tak, to, deserowy. I to powinieneś wypuścić taki, wiesz, otworzyć restaurację jako każdy szanujący się youtuber, który potem inwestuje pieniądze z tej platformy na swoje życie. Powinieneś właśnie założyć restaurację i zrobić tam specjał urywka. Taki jest plan. Tak? Taki jest plan. Naleśnikarnia w Skierniku. Tak, naleśnikarnia i byś zrobił specjał urywka i byłoby właśnie, byłyby trzy naleśniki z pasztetem i jeden taki na dobitkę, na deser. I nigdy nie wiesz, na co trafisz jako pierwsze, nie? Chyba, że sprawdzisz... No raczej widać po tych naleśnikach, co jest w środku. No tak, no w sumie się przebija. Ale zawiązujemy ci oczy. No widzisz, masz teraz biznesplan. No i co? No i tyle. A jak nie zjesz na czas, to zakładamy ci słuchawki i puszczamy krzyk mangecy, jak krzyczy na pająka. To budzicie do snu przez następny tydzień. Budzi do snu? Ze snu.
Buci do smyczy, panie. Jak pod moimi odcinkami piszą, że zasypiają, to ja pod twoim, to by było dobre. Budzi do snu. Dzięki Mangi, ten krzyk przypomina mi dzieciństwo i chodzę spać do ciebie, wspominając tatę. O Boże. Świeć, panie, nad jego duszą. No to ja mam jeszcze jeden super scalak. Maxwellu Smallsie, ale mnie nazwał. No mamy zaradność. Biggie Smalls. Dokładnie, Biggie Smalls, Maxwell Smalls. Próbował rozszyfrować ponadczasowe właściwości grzybu. Było w tych scenkach. Katastrofa uderzyła, zanim był w stanie skończyć. Jego żona opuściła. Powiększający, żeś odblokował. Może what? Będziemy już duzi. Duzi będziemy. Albo więksi niż jesteśmy. Aaaa. Fragment przepisu na... A to jest fragment przepisu. Niestety nie w całości. Normalnie było pokazane, że odblokowałeś recepturę na koktajl powiększając. Może mamy recepturę, ale nie mamy jeszcze składników, czy nie możemy ich zdobyć, tam jest niepełna, no. Robimy postępu w rozszyfrowaniu zagadki, to był kolejny sen. Często efekt uboczny było. Naukowcy eksperymentowali na mnie po zmniejszeniu. Dokumentowali skutki uboczne procesu kurczenia się. W ogóle też zauważyłem podczas montowania, że oni tam mówili, że jeszcze 3 razy chcą powtórzyć ten proces, a dzieciaków, którzy zostali zmniejszeni, też no, jest 4 akurat, więc by się też zgadzało, nie? Mhm. Coś o projekcie ORC, to też było w tym śnie. Wymaga swoich naukowców używania kryptonimu dla swoich projektów. Ale masz wąsa. To nie jest wąs, to jest jego morda chyba. To jest wąs, zobacz jak się złapał przed chwilą do tego wąsa. A to nie jest jak, wiesz, jak jest kimkolwiek, nie? Z tej bajki, to ona ma takie usta jak wąsy. Ty, bo ja kliknąłem użyj super duplikator. Coś tu odblokowałem chyba. Co jest? Coś włożyłem do niego. A to jest, nie, to jest to co wzięliśmy, to dobrze. To tam wiesz. Super duper. Wzięliśmy. Za to ja ci powiem, mamy zaawansowane budynki produkcyjne mamy do odblokowania. I możemy zrobić tutaj na receptury. Dachy z piór, wieżyczka żołędziowa. Piec. I kupić wieżyczkę Co? Wieżyczkę, dawaj wieżyczkę, jak wieżyczka. Ja kocham tower defensy. Żołędziowa właśnie, to może jest do tych Boże, mikserów. Boże, kocham tower defensy. To będziemy robić, ale my olewamy te pociski uziemiające książki pociski. Kucharskie. Ale super, ale się jaram, Jezu, jak ja kocham tower defensy, to są najlepsze gry. Całe dzieciństwo grałem w tower, każdy tower defense. Wyspa gier, gry.pl, mini clip, Mofun Zone, Newgrounds, tower defense to była moja ukochana zakładka. Grałem. A Plants vs. Zombies też grałeś? To mi się nie podobało. A małpki? Też mi się nie podobały. No to co ci się podobało? Wszystkie inne gry. Na przykład? O Jezu, no za dużo by wymieniać. Nie pamiętam ich nazw, to były takie gierki, że wiesz, grasz 2 dni i zapominasz, nie? Ej, mam prośbę. Co mówię, to były gry flashowe w przeglądarce, a nie jakieś tam... Czy mógłbyś sklonować za pomocą 1600 swój dźgacz? Mógłbym. Bo to nie jest duży... Nie jest duży koszt, a znaczy ja też ci mogę zrobić, obojętnie. Chciałem zobaczyć, czy przechodzą efekty. 1600 aż? No dla mnie tylko, no 10 tysięcy mamy, to no coś trzeba wydać. Ale chodzi? Chodzi jak się oswobodzi. I chyba tutaj ulepszony też jest. Do wyjęcia jest. A nie, to ty wyjąłeś. Jest ulepszony, no. Ulepszony? No. Tylko dam ci ten zepsuty, a ja sobie wezmę. Okej. Okej. Znaczy ja nie wiem, czy i będę tak, to używał. To się łatwo naprawia. Ale jestem mega, byłem mega ciekaw, czy efekty przechodzą. Wydaje tak to, mi się, że jest ulepszony. Tak to możemy, wiesz, na przykład dać tobie jakieś tam efekty na brońkę pikantne, słone, jakieś tam inne i sklonować. I wtedy się problem rozwiązuje z brakiem zasobów. Albo 5. poziomu właśnie tak ulepszone, zduplikować, żeby nie wydawać, wiesz, mieć 2 kopie tego samego przedmiotu. Na 5. poziomie ulepszone, tak jak teraz mamy z tą igłą komara. I potem sobie tylko robisz 2 jego wersje różne, na 2 przeciwników innych. Jedne pikantne, a inne takie, nie? No też nie możesz. Nie musisz wydawać tych krzemieni na ulepszanie od nowa na 5. poziom. Więc mi się wydaje, że tutaj może troszkę balans być taki niekoniecznie, nie? Ten wąwóz przy kielni już mi się śni po nocach, powiem ci. Ja nie wiem, co to jest ten cały czas. Albo możemy jeszcze pogońca rozwalić i sztylet z pajęczego kła zrobić. Możemy. Mangi, odwróć się. A! Nie krzyknąłem. Co ty? Przestraszyłeś się? Tak dużo przez tę grę przeszedłem, że już mało co mnie tutaj straszy. Musi mi coś wyskoczyć bezpośrednio tak z oczami. Tu jest, słuchaj. A w ogóle zauważyłem, że w jumpscarach u mnie duża... No są 2. No to nie. Duża rola jest w muzyce. W soundtracku, że się boję. Czekaj, muszę się uzdrowić nieco. Ja sobie założę to coś odporność na truciznę. Tylko szkoda, że dawaj. Nie mamy oświetlenia żadnego, znowu po cimoku i co. No to tu ich wyciągnij, tu jest jasno. Dobra, mam strzelić w jednego. No. 2 przyszły. Jeden idzie.
Dobra, do ręki, do ręki. Zobaczę tę twoją. On akurat na tą moją ma odporność. Aha. Ale perfekcyjnie blokuje. Boże, jak o, się ta trucizna dojedzie. Odporność na truciznę to jest fest, dobra. On nic nie bije mi. A ty wypiłeś ale odporność jest... jakąś? Nie, mutację założyłem sobie. A to ja nie mam niestety, bo ty bardzo dużo czasu byłeś zatruty chyba i ci dało. Tak, nie, Essa z nim teraz, kurde, nic nie robi. Ale pogoniec jest w ogóle, no ale teraz pogoniłem to już... go. A będę mógł dobić dla achievementu? Zoba. Będziesz. Dobra, bo ja mniej biję tak z daleka. Poison, to teraz ja jestem zatruty. Ale gryzie ładnie. No jeśli ugryzie, to będzie znak nawet. Można powiedzieć, prawda? Dobra, puszczam. Dobra, okej. I achievementu dostałem! Zabij pierwszego pogońca, jej! I mam! Mitrydantyzm! Dostałem. Czyli za zabicie jego jest ta mutacja, wiesz? A być może. Dobij się konkretnie. Zimno. Dobra, idę tutaj, bo jest za ciemno. No. Jezu, jak mi dobrze idzie to blokowanie ostatnie. Kurde, znowu perfect block, dobrze. No bo u niego bardzo fajnie widać ten atak, jak on wykonuje, że on te helicery do góry podnosi i się wycofuje, jak chce co uderzyć. Podnosi do góry? Helicery. Co to jest? No te przednie żuwaczki i podnosi jeszcze odnóża. W sumie odnóża bardziej podnosi niż helicery. A się nauczyłem nowego słowa, nie no, znałem to, ale mi ludzie mówili, jak był taki lewiatan w Subnautice. Czelicerat, czy helicerat bardziej. Zależy jakby przetłumaczyć. Wielkoszczękowiec. Helicery, mangetsu, to jest go normalne tą słowo. Maczugą. Herkulesa? Nie opłaca się chyba. Toporem mówisz? Ta, bo on ma słabość na rąbanie. No to ja tym... No ale z drugiej strony toporem o wiele wolniej bijesz, to też jest takie... Na dwoje babka wróżyła. No i tym się leczysz jeszcze, nie? No tym dźgaczem twoim tak. Nie, elegancio, bardzo łatwo poszło. Powiem ci, że ta odporność na truciznę turbo dużo daje. On naprawdę tą trutą bił 1/3 tego, co wcześniej chyba. No, kozacko. Pytanie, co tutaj w środku jest? Nic, ja tam jest, byłem. Jest. Ruchy kwarcyt. No to tyle to no widziałem. Jak tyle? No to na ulepszenia. Ja to stary, ja to teraz, to ja żołędzie rozwalam, bo chcę mieć na wieżyczki. Dobrze. W sumie jak się pospieszymy, możemy na mikserze się rozłożyć z wieżyczkami i zobaczyć, jak to zadziała. Tak. Potem będziemy domu je się rozłożymy i z domu przeniesiemy. No, a potem z powrotem do domu, żeby przy domu nam zabijało pająki. Ej, to jest dwie super. Dwie wieżyczki. To dwie wieżyczki to nie jedna. Więc trzeba jedną zatopić zawsze. I właśnie, możemy zrobić ten sztylecik pajęczy. Do misji. To jest sztylet z pajęczego kła. To zrobię, okej? Okay? Rób. Robię. Ludzie chwalili tę broń, że fajna trucizna. W ogóle teraz dopiero zobaczyłem, że ta kolczasta gałązka, którą na samym początku gry mogliśmy zrobić jako broń, ma krwawienie na sobie. To mamy chociaż jedną misję mniej. No i co? I coś jeszcze? Kamyczki może odłożę. Zbierałem coś tam. Pałka to ma zwykłe obrażenia. Teraz ogarnąłem, jak sprawdzać tak, ten tytuł obrażeń. Tak. Prawym no to ja ci powiedziałem, jak poszedłeś na Biedronkę, że ludzie... A, to ja cię źle zrozumiałem, że ta Biedronka jest taka, że możesz ją bić czymkolwiek. Nie, że ty masz jakby normalny, jak w Pokemonach, nie? Typ normalny, nie jest super efektywny na nic, ale sam też nie ma słabości specjalnie. No prawie, no. Fighting. To też co zrobię ten sztylet? Mogę ci dać w sumie. A zrobisz dwa? Nie, jeden, ale czy ja potrzebuję go? Nie wiem w sumie. No dobra, zrobię go, jak będziemy szli pod wodę, nie? Ale to nie jest sztylet pod wodę. To jest pod wodę. Ale myślisz, że on był specjalnie robiony z myślą... Z pajęczego kła, dobra, ja mówiłem o tym zębowym. A, to zrób se, pewnie, kościany. Tylko nie, tak, nie z, kościany, no. Z kości, no. Dobra, wow. Możemy iść spać. Koktajl powiększający, bryłka gumy, to musimy za pomocą tej lepszej łopaty, czyli do mrówek musimy jeszcze mieć łopatę. I są dwa różne jeszcze zasoby, których nie odkryliśmy, żeby to zrobić, ten eliksir powiększający. No dobra, to chodźmy spać. I będzie teraz cutscenka. O! Jesteśmy już pomniejszeni. Nie, ale mamy dziwne ciała, nie? Jak pomniejszeni, no! Bez kitu. Takie dziwne ciała mieliśmy. Jakieś kombinezony na sobie? Kto to jest, ten w okularach? George Bush. Mi bardziej przypomina jakiegoś takiego Rutkowski. Mojego prowadzącego sprawa gospodarczego, który już nie żyje, bo padł pod samochód.
Co ty za historię z dupy wyciągasz? No w sensie podobny ma wygląd i szczękę. No to nieważne, no. Dzięki za info. No pod tira bardziej wpadł, no. I szczękę. Dobra. Spotkanie. Skanie. 7,2 litra. A się na niego patrzy. Jak Joe Biden bardziej. Trochę. Nie, chociaż nie. Może być równie dobrze Jurek Owsiak, bo ma takie okulary trochę, ale nie czerwone. Nie no, Jurek gruza gruby jest. Jak Clint Eastwood. No. Ej, jakie termity? O, eliminacji, chce nas eliminować. I ona nas ocaliła pewnie, bo ona pewnie była przeciw. Moja przyszła dziewczyna. Nie, to jest... Czemu? No bo miła, ocaliła nas. No, jakby Ola wiedziała, to wiesz co, ja jej pokażę ten odcinek. Wyślę jej na fejsie wraz z minutą, co ty powiedziałeś. Dobrze, dobrze. Czy ona ogląda te odcinki? To wiem, no. Żartuję, nie ogląda. Żartuję, ogląda, ale z opóźnieniem. Z opóźnieniem miesięcznym. Pozdrawiamy. Tygodniowym. Pozdrawiamy. Co czekaj, robimy, Mangi? To mi jakiś włos do mordy wpadł, czekaj. Zostaw to na odcinku, proszę cię. No, czekaj. Zostaw bloopersy, zrób bloopersy z tego. Z całej serii, w odcinku. O, jest, wieżyczka żołędziowa. Co na nią trzeba? Łupina żołędzia, szupinka żołędzia, lina z wiedbabiu, płatek wszystko kwiatu, mamy. Łodyga wszystko kwasu. Mamy. Ty, jeszcze piec. Kawałek wiecznie płonącego węgla. Nie, co ty. Płatka kwiatu chyba nie będziemy mieli. Jest. Tu postawiłem tak śmiesznie. A ty no, swoje ja stawiasz. A, to mój będzie większy. Bitwa od chociaż razu. Tutaj. Idę po chwasta. Ja też. Ale to bardziej po tego mleczaka, czy... Mleczaka? Mleczka, nie. Gdzie? Mlecza. Gdzie mlecza. Mlecza. Mleczka. No nie wiem, przed siebie poszedłem. Tam gdzie widziałem. Może w ominąłeś. Pająk, bo jestem ominent. Ale mi się bekać zachciało. Jakbym teraz wiedział, że robisz bloopersy, to bym bekał tak z całej siły. I byś te beki wstawił na bloopersy. Nie, to się nie nadaje. To nudy są i ból dla uszu. Bardziej niż moje krzyki. Bo nie. To jest śmieszne. Śmieszne bekanie było śmieszne. Widać, kto oglądał Kapitana Bombę, a kto nie. Wyżyny humoru po prostu. Bekanie. Widzowie, czy dla was bekanie jest zabawne? No nie wiem. Robimy ankietę. Ło, tu można wejść do tej wieżyczki, what the hell? To my strzelamy. Koniec amunicji, no. I strzelamy żołędziami. Automatyczna. Koniec amunicji. Gdzie to się robi? Kamienne pociski, kamyczek razy... Czyli kamieniami trzeba. 25 kamyczków trzeba mieć. A na ile chociaż to wystarcza? Na 25 kamyczkowych pocisków. Jasne. To co, łazimy i zbieramy. Yeah, a myślisz, że to się opłaca kamieni. W jakimś stopniu? Nie, ale będzie śmiesznie. Też tak myślę. Już patrzę. Gówno. No ale nie strzela to jakoś często, powiem ci. Ej, robimy fajta. Śmieszne to jest, jak masz taką bazę, wiesz, gdzieś. Kamienne woda jest. Tam jak są strzały, nie? Jeszcze gruczoł kwasowy na to idzie. Ale tyle co nic, no. Dobra. O, uziemiające pociski! Nie wyrządzają dużo szkód, ale mogą z łatwością uziemić latające owady. Nie rozpalaj innych budynków! Co ty robisz? Ej, pos... Manjetsu! To ty zrobiłeś. Rozwaliłem ci prawie. No. Przez ciebie trafiałem! To żeś rozwalił. Czaja, można tego użyć, żeby ścinać coś? No tak niby nie. Jak ty tam wyglądasz? Ej, ciebie nawet nie widać. Tak, no bo... Ty... Wywaliłem... Jak się to kręci? Czaj, wyjdź i ten, zobacz. Zobacz z zewnątrz, gdzie ty jesteś. Ej, jeszcze na tym jestem, karuzela to jest. O Boże, ej! Dawaj, kręć! Kurczę, jak McDonald's się czuje, nie? Ludzie, tylko nie pożegajcie się od patrzenia na ten film. Nie, już się tak tekstury bugują, ja wchodzę po prostu, jestem w środku tych dział kamerą. Karuzelę na pożegnanie widzom zrobiliśmy. Ej, mogę cię przenieść, jak tam jesteś?
Nie, nie mogę, kurde, ale by to było, to było combo. Ty byś, ej, ja bym podróżował przez świat, a ty byś siedział tam w środku, nie, jak w pudle po prostu, nie? Śmieszne by to nie, było. To jest moja nowa ulubiona rzecz w tej grze. Do dupy ta wieżyczka i gówno robi, ale... Nawet góra dół się śmiesznie rusza. Do widzenia. Pa, pa, widzowie, macham wam. Pa, pa. Pa, pa. Jeszcze musisz góra dół, żeby pomachać jeszcze tak. Pa, pa.